jak co, to piorun będzie nas pilnował. Dobra, piorun pilnuje, to uważaj, bo to jakieś ptaki. O szlak, ty, coś mnie trafiło. No siemandero, mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk, kapitan kozacki, i piorun. Nowy tutaj, kurczę, członek naszej załogi. Witamy, siemandero. Witam serdecznie wszystkich. Hej, siemanko. No, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, bądź nie wiecie. Jest to miniseria, gdzie ja jeżdżę do was i sprawdzam wasze bazy. Więc tutaj chłopaki zaprosili mnie, bo mają serwer swój i wraz z piorunem tutaj robią, no, dosyć kozacką bazę podobno tutaj mają. I mówią, Borsuk, wbijaj tutaj, mamy dla ciebie piwo, mamy dla ciebie, człowieku, i to, i tamto, Arlena będzie na róże tańczyć. No i człowieku, jak to się mówi... Na początku, jak już widzicie teraz na ekranie tutaj, troszkę po prawej stronie, tutaj gdzie ja patrzę, Borsuk, to no, nasza podstawowa baza, gdzie żeśmy mieszkali, nie? No, pokaż, aha, no. Zaraz sobie podjedziemy pod bazę, którą mieliśmy pierwszą hordową. Też, dobrze, nie? Dobrze. A jeżeli ty, drogi widzu, masz fajną bazę i chcesz się ze mną podzielić tą bazą, żebyśmy zrobili, nagrali odcinek, no to napisz tutaj albo w komentarzu, albo możesz skontaktować się ze mną na Facebooku. Link oczywiście do mojego Facebooka w opisie. No i kochani, let's go. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy zobaczyć, co się dzieje z tą bazą. Ja oczywiście na gaciach i na koszuli lubię. No przecież wiecie, jak jest, nie? Ja lubię się opalać, nie? Dobra, wjeżdżamy w tunel, słuchajcie, jakiś. O, i tu były nasze, tutaj były nasze doparkowania motory. Okej. Prawda. Okej, tam coś w dół się idzie, coś tego jest, bajeres. A my jedziemy tym tunelem, czy to... Nie, na razie zostań, nie, tutaj sobie zostawiamy na razie, spokojnie, zostań. Aha. Tu mieliśmy, zejście do kopalni. No, czekaj, idę tam do ciebie. O, stary. Ja tu sobie robiłem właśnie w dół, wiesz, takie schodki sobie robiłem i wiesz, poziom po poziomie, nie, robiłem sobie. No, ale to nie jest, rozumiem, że ta baza, nie? Nie, to tylko nasza pierwsza podstawowa. To jest tylko tak dla pokazania, no dobra. Czekaj, tu chodź, idziemy sobie tutaj. No. Tu chodź. Tu mieliśmy wejście do bazy, prawda? Mhm. Tu mamy elektrykę. A tu jest wejście. Tu masz, tu jest, stąd jest zejście, z tutaj, gdzie ja jestem. No. Chodź tutaj do mnie. No. Tu jest zejście w dół, na tą belę, żeby się, wiesz. A rozumiem. Ja tutaj wejdę, bo tu jest jeden ten przeciwnik. Słuchajcie, ja was zapraszam do normalnej, dużej bazy, bo jednak tam to no, nie naoglądacie się niczego. Dobra. Cało, chodź. Gdzie mam iść? Do mnie, tutaj, do góry. Czekaj, do ciebie do góry, dobra, idę, wracam tam, czekaj. No spoko, no nie, no to jest taki bonusowy materiał jakby, nie? Poczekaj, tak. Tylko, ty czekaj, jak ja mam tam, kurde, weź, ty kozacki, tu ani drabiny, ani niczego, ty. Tu. Obok gdzie? Mamy. Gdzie? Obok wejście, obok. O szlak! Kozacki, ty wariacie, ty, kurde, ty. No on mnie bierze, ja mówię, co jest, kurde, jakie... O szlak! No, tu mamy, wiesz, ej! Tylko od razu pierwsze co to za lodówki się wziąłem. A nie, to nie ma, to na razie, wiesz. Ty, ja pierwsze co to lodówka, nie? Mówię, gdzie jest moje piwo, daj mi jakieś piwo. Naokoło mamy te, wiesz, tutaj zrobione... Aha. Mówisz, nie? O stary, w ogóle, ej! Z każdej strony wejście. Powiem ci, że lofciam takie, człowieku, bajery. No, to teraz schodzimy sobie tam na dół, z powrotem. No. Aha! Ty, a wiesz, że no... Ty, złamałem sobie nogę. Niemożliwe. Dobra. Złamałem sobie nogę, ale to jest najlepsze. Wiesz co, że wczoraj nagrywałem, człowieku, też właśnie bazę widza. Zresztą pozdrawiamy Lakier. I słuchajcie... I też właśnie złamałem sobie nogę. Mówię, coś mam, kurczę, ostatnio. Jedziemy tam do tego, to... Ja tyłem wyjadę. Może jednak nie. Może jednak nie wyjadę tyłem. Czekaj, dobrze, już sobie wycofam. Daj mi tutaj motor. I teraz na szybko podjedziemy sobie do naszej pierwszej bazy tej hordowej. No, nie? Dobra, pokaż mnie. No tu już kawałeczek, nie? No dobra. O, a tutaj po prawej stronie widzisz nasze, tu były te, nasze pola.
Aha, i tutaj widzę, że tutaj jeszcze jakieś podziemne, tak, coś tego jest, no, no, no. Pokażę ci to, za chwilę ci to pokażę. Dobra, jest... dobra, dobra. No powiem ci, że nie głupie pomysły macie, nie? To naprawdę przyjemne. A tu mamy, wiesz, tu jest pierwsza ścieżka, nie? Aha. I tak nam bombardierze rozwalili, nie? Wszystko, nie? No. I w momencie, gdy nam, gdy te bombardierze nam tu porozwalali, demoliszery, to mieliśmy ta, mamy tą drugą ścieżkę zapasową, nie? Rozumiem. Czyli teoretycznie, jakby ta baza teoretycznie dalej może funkcjonować ewentualnie. Tak, dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. Ale oczywiście, no wiadomo, można ją naprawić i tak dalej, no ale... Dokładnie, dokładnie. A w razie co, my mieliśmy tutaj jeszcze, o... Zejście w dół. Aha. I tam mieliśmy ten... tutaj, gdzie ja jestem, chodź do mnie. No idę, 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 uwaga. Nadchodzę, nadciągam. I tutaj w dół mieliśmy zejście, no, po to, żeby, bo tam mieliśmy tą ścieżkę z tymi haczami, nie? Aha. Tak, nawet na, jako trzecią, wiesz, opcję i ona jest połączona z naszą bazą, nie? No powiem, że no naprawdę pomysłowo to wszystko tutaj jest zrobione i widzę właśnie z zachowaniem jakimś tam budynku już gotowego, załóżmy, gotowca jakiegoś. I wszedłem tam na dół w ogóle, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że tam wszedłem. Okej, okay, sprawdzę tutaj. Okej, okay, czyli tu jest taki jakby ostatni bastion, widzę, że są hacze na dole, że jak gdyby one tam od środka gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Ty, tu wszędzie z każdej strony jakieś powykopywane. Ty, chopie! Tu są jakieś kurna tunele, ty! Tak, bo to jest tunel połączony z naszą bazą, tą, gdzie teraz byliśmy, tą podstawową. Wy jesteście kozakami, nie? To jest, tak, nie do wiary. Żeśmy zrobili to na takie zasadzie, że wiesz, jak jeden zginie i tutaj drugi walczy cały czas, to żeby on, żeby ten drugi nie wszedł od razu na te zombiaki, to żeby sobie tunelem przeszedł od razu tutaj. Ale do... jaja. No, nie chcę pytać, ile wam zajęło, żebyście zrobienie tego wszystkiego tutaj. A czy wiesz, nie, bo my żeśmy mamy ustawione na bloki na 300%, bo to jest bez sensu, żebyśmy okay. Wiesz, kupali wiadomo tego, nie? Ma to sens, no rzeczywiście przy budowie takich, wiecie, jakieś tunele poprzez pół planszy i tak dalej. Ja na przykład polecam takie... Dla wszystkich widzów, dla wszystkich graczy, którzy nie chcą się bawić, nie wiem, milion godzin w tych tunelach, to polecam 300% do bloków, do zadawania obrażeń blokom, ale zmniejszyć przy okazji liczbę doświadczenia na 75%, to wtedy ci to się wyrówna. Okej. Okay. Na takiej zasadzie. Ej, to mój... A, to twój motor, sorry. Dobra, no teraz jedziemy właśnie do naszej bazy. No to let's go. Po lewej stronie. Po lewej stronie widzisz te drzewa w żołądku. To jest nasza farma drzew. Wow. W żołądku wszystko porobione tak, żeby wiesz, jak nie... O, i teraz zobacz. 360 metrów już widać naszą bazę. Widzę. Najpierw przejedziemy sobie naokoło, dobra? Dobra. Zobaczył, jak to wygląda. Jestem gotowy. Uważaj, tak. Dobrze, jakiś pierdziel, no ale to nie ma problemu, ja sobie poradzę. No. Tak myślę, że sobie poradzę. O, stary, widzę piorun. Siemandero, piorun. Yo. Jak co, to piorun będzie nas pilnował. Dobra, piorun pilnuje, to uważaj, bo to jakieś ptaki. O, szlak, ty, coś mnie trafiło. Ty, coś mnie zabiło. Piorun. To. No zabiłeś bursuka albo... Zabiłem. No bo żadnych wieżyczek nie mamy, nie? Mamy. Gdzie? Na dole musiała jakaś być. No kochani, słuchajcie, po przerwie drobnej wracamy już. Wracam do żywych, zginąłem dwa razy. Ale jak widzicie, już mam jakiś tam założony pancerz. Jakiś tam kask dostałem tutaj kozacki mi tutaj ogarnął. No i wracamy. To już, wiecie, ryzyko zawodowe, nie? Że tak powiem, ryzyko zawodowe, no. Jestem jakby, no, że tak powiem, przyjeżdżam do ludzi, tak, sprawdzam ich bazy. No a to, że jak mają jakieś wieżyczki albo coś tam, no to... Wiecie, jak jest, nie? To jest po prostu ryzyko zawodowe. Takie rzeczy się zdarzają i tutaj farma, i tak dalej, nie? Piękna farma drzewek. Lowciam takie bajery. Lowciam to. Piękne. Piękne. Szkoda, że pogoda się zmieniła niestety. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to zaraz wiesz. No jest. No dobra, jestem, widzę, patrzę. O szlak, tam jest zjazd w dół. No to zjedziemy w dół. O człowieku! No chodź, najpierw zjedziemy w dół. O człowieku, tam jest zjazd w dół? Chodź. Jaka w ogóle baza? Ja taką chcę bazę. No dobra, zjeżdżam w dół, uwaga. W garażu wjechaliście?
No właśnie wjeżdżamy do garażu, bo chcemy. Ja się tego boję, bo tam wieżyczki były, mówię, ja pierdziu. Zobacz, tu jest na motor, tu jest. Ja już czuję strach w oczach, nie? Tu są garaże do. Wiesz, są garaże. O stary! To sobie pozaglądaj tutaj, nie? No czekaj właśnie, zaraz. Już słuchajcie. Ja, ty, a co to? Ja pierdziu. O stary. Małe, a cieszy. Dobrze, a pokaż tutaj. O tak, 4x4. O tak. Rozumiem, że tam jest podłączenie elektryczne, tak? Tak, tak, do tej lampki. Bardzo, tej lampki, bardzo fajnie tam rozwiązane. Tutaj rozumiem, że wchodzę do wieżyczek. Okej, releje tutaj do wieżyczek. Bardzo fajne rozwiązania. Bardzo fajne rozwiązania tutaj są zastosowane. Ja takie, żeśmy też jak robiliśmy streama z Pietraskiem na Alfie 19 chyba, to żeśmy właśnie podobnie mieli to rozwiązane. Takie wjazd właśnie. Dobra, zamykamy wszystko. To wszystko malowanie to moje pomysły. Ile tych garaży? No. Tu mamy sobie, wchodzimy, wiesz, o. No. Ty, ale może objedźmy jeszcze bazę dookoła, żeby pokazać widzom. Objedziemy, jak nam się mgła skończy, bo to wiesz, szkoda, żeby tego, nie? Mhm. Zobacz, pola podpisane, co gdzie jest. O stary! Chodź, wchodzimy sobie do środka. No, pokaż, no. Jedź śmiało, idź. Dobra, idę, uwaga. O kurde, blaszka, dzwonię do Staszka, ty, to chyba zajmie więcej niż 20 minut, żeby przejść to wszystko. Ty, to jest stary Koksenstein. To jest Koksenstein. Oczywiście jest takie zrobione pod na przykład światła. Aha. Jak się zrobi, bo ja na przykład u swojej bazie mam ustawione tak, że od 22 do 6 rano mi się świeci wszystko. Siemandero, siemandero. Ty. Lowciam takie bajery. Piękne to. Naprawdę rewelacja. Ja się zająłem malowaniem tutaj wszystkim. O, masz tutaj no napisane. Fajnie. Pieczarki, kawa, a po lewej stronie jeszcze nie ma nic, więc na razie wiesz. No rozumiem. Tu jeszcze nie do końca. Aha, rozumiem. Tutaj po prostu jeszcze pracujesz nad tematem. Mało ziemi jeszcze mieliśmy tej gliniastej, także wiesz, okay. tej zgniłej, nie? Aha. Bardzo fajnie rozwiązana sytuacja. Tak. Czyli teoretycznie farma na terytorium bazy, natomiast z dala od bazy jakby, no bo jest jednak mimo wszystko zrobiona na zasadzie, że ona jest troszeczkę fajne, dalej. Tam coś w dół jest, jakieś zejście, nie wiem, dlaczego to zejście jest. Do kopalni i do zejścia, do kopalni. To ojej, tylko że ja mam tutaj pochodnie, dobra, mogę pokazać. Tu jeszcze nie jest dokończone, chodź. Dobrze, ale lowciam, to jest... Ja pierdziu, w drugą też można pójść. Oto piorun zaraz nam się tutaj skrzaczy. Co się skrzaczy? Gdzie się skrzaczy? Poczułem, bo on... dobra, już jest. Jest dobrze, wszystko jest. No bo tutaj tam się wchodzi, tam kopalnia, wiadomo, na razie nie są one tak profesjonalnie zrobione. No tak, no wygląda całkiem nieźle. Dobra, gdzie idziemy dalej? Tu ma być jakiś pokoik taki, wiesz, ochrony tutaj. Okej. Okay. Monitoring i tak dalej, rozumiem. Tu pochowane wszystkie elektryczności, rozumiem, okej. No pięknie, tutaj dwa stoły, okej. A tu ma być pokój ochrony. Rozumiem. A teraz dalej mamy mgłę. Idę zobaczyć. No pokaż. Wydaje się, że ta mgła chyba jeszcze jest. Tak. Tak, niestety no. No ale dobra, podjedziemy. Dobra, to zobaczcie od środka. To chodź do środka, a później obejdziemy my na zewnątrz, dobra? Dobra, idziemy, idę za tobą. Tak. I tutaj właśnie są zejścia te w dół do tego, nie? Do tam na dół, żeśmy byli te schodki, nie? No. Ojej, spadłem. Poczekaj. Pułapkę. No to jaka pułapka, no co ty? Poczekaj, ja tam wezmę sobie... Dobra, wejdę do góry, spokojnie. Spoko, ja ci tutaj wezmę zaraz tą... Nie bój żaby, już wracam do góry, wracam. Bardzo fajne rozwiązanie, czyli jak chcesz szybko zejść, to możesz sobie zejść. Uwaga, wchodzę do góry. Wbijam. Potrzebujesz szynę? Nie, już jestem okej, bo zmarło mi się dwa razy.
No i rozumiem, tutaj jest baza już zrobiona pod... Aha, i sufit celowo jest troszeczkę zniżony, żeby był ok, rozumiem o co chodzi, bardzo fajnie. Żeby ci skaczący tutaj nie wbijali, no i żeby te misie tutaj nie wbijały, nie? Przepięknie to jest wymyślone. Tutaj mamy pudło na właśnie na te wszystkie koktajle, nie koktajle, nie? Baza oczywiście, kochani, zrobiona na zasadzie XXX, czyli właśnie tak jak myśmy z Pietraskiem to wszystko... docelowo wymyślili. Bardzo fajnie to wygląda. Miło mi w ogóle, bo już jesteście, słuchajcie, drugą osobą, co mi właśnie tutaj tego, bo właśnie wczoraj z Lakierem, Lakier też bardzo podobnie rozwiązał swoją bazę hordową, też właśnie zrobił te X-y. To ma sens, bo to naprawdę jest super, nie? To one jakoś nie reagują na te bloki tak mocno, nie? Tak, to chodźmy teraz na dół, bo już tam się skończyła ta, wiesz... Aha, czyli możemy wejść na dół jeszcze zanim dalsza eksploracja, rozumiem. To wyjedziemy stąd, żeby objechać tą bazę dookoła, nie? Mhm. Aha, drzwi się automatycznie jakby zamykają, dobra. To może, słuchaj, to może zamiast motorku to... Dobra, możemy wyjść sobie na dół, tak, jak chcesz. Znaczy nie, no... Nie, no dobra, to wyjedźmy motorkiem. No, wyjedziemy sobie spokojnie. Czy to się automatycznie otworzy? Tak. Tak. Fantastyczny system, bardzo dobrze. Też bym tak to rozwiązał. Tu wyjeżdżamy. I sobie... Przekozacko jest to zrobione. Zaraz będziemy wszystko robić. Tu zobacz, jest, rozumiem, ścieżka zdrowia, ale tu jest tak jakby wjazd... To jest tylko wjazd. To jest wjazd na górę. Chodzi o to, żeby motorami tam wjechać, nie? Ha! Mi się tutaj nie chciało chodzić po X-ach, nie? Po X-ach mu się nie chciało chodzić. I zrobiliście sobie wjazd, tak, ty. Tak. Z mostem zwodzonym. Wow! Tak. Wow! A teraz zobacz tutaj, z tej strony. No. Zobacz. Tam jest wejście, z tamtego pokoju na samej górze jest wejście do góry. Pójdziemy tam sobie. Tak, dobrze widzę, no. Powieziemy sobie tutaj. Czekaj, bo nie mogę wejść do motoru. Dobra, wszedłem. Delikatny lag jest. Zobacz, tu mamy tam szyby, wszystkie te rzeczy. Tu mamy szyby, nie? Bo to jest tutaj, ta góra jeszcze nie jest... Nie... Tamta góra jest zrobiona po prostu takim ciemniejszym marmurowym... Czekaj, to ja zrobię sobie od razu zdjęcie, jak mogę. Poczekaj chwilę. Mhm. Kapitanie Kozacki. Zdjęcie zrobił sobie w innym miejscu, zostaw. Nie, ale nie. To spokojnie, to ja na razie robię kilka takich delikatnych. Dobra. Z różnych kątów, żebym widział, po prostu, no, pokazał waszą bazę, no, na miniaturkę, nie? A tam masz tarczę, że jest zegarową. U góry, tutaj. Widzisz? Nie widzę jeszcze, spokojnie. Aha, widzę. Tak byśmy sobie zrobili tarczę. Tam oczywiście tam trzeba było jakieś pochodnie zrobić, żeby do tego, ale to... Nie, powiem szczerze, wygląda baza rewelacyjnie. Lofciam w ogóle takie bajery. Ty! Aha, tutaj nie daliście tego, tu są słupy. Okej, bardzo dużo jest sporników, fajnie bardzo. Baza robi wrażenie, jest dosyć duża, nie jest wcale małą bazą. No wiem, ale w razie W, wiesz jak jest, nigdy nie za tego, no bo nigdy nie wiadomo, co te pierdzielce wymyślą, nie? Zombie. No, jest to sowicie zrobione, nie? No, wygląda to naprawdę bardzo, że tak powiem, mocno, nie? No, pokaż. To teraz sobie wjedziemy tutaj od tej strony, tak? Aha. Otworzone. Tak. I teraz patrz. Patrz, panie Borsuk, co tam jest. Chodź tutaj. Chodź tu, gdzie ty jedziesz? Wjeżdżam do bazy. Dobra, no to wieź, chodź tutaj. No. Ładnie wjechał, został go. No. Tak. No, ładnie zrobiłem, no. Zobacz na napis. Witamy Borsuka i jego widzów, kapitan Kozacki i Piorun. O, stary! Czekaj, robię zdjęcie temu. Czekaj. To będzie dobre, tylko nie otwieraj teraz mostu zwodzonego. Nie, on się sam otwiera, czy ty go otwierasz, tylko zamykasz. Znaczy, nie, on się nie otwiera sam. Dobra. Już zrobiłem zdjęcie. Powiem ci, człowieku, pięknie, bardzo mi miło, wobec tego dziękujemy za takie, no, to jest piękne. Dobra, uwaga, chłopaki. Dobra, uśmiech. Powiedzcie ser. Cheese. Dobra. Ty, a jak się mówi ser po niemiecku? Kaiser. Jak? No, Kaiser. Dobra, das ist ein Kaiser, let's go.
Dobra, dacy Shine Kaiser, ja to jestem wariat. Ty zobacz, mają nawet skrzynkę na listy tutaj. Czyli listonosz musi wjechać tutaj all the way. No, przeszukuję, sprawa, pokaż mi to, co to w środku jest. Ty, tam jest schemat normalnie jakiś. Rewelacja w ogóle, nie? Ej, szczerze? Rewelacja. Lowciam. Tak, zrobiłem. No czy ja też zrobiłem, no. Dobra. Piękne, w ogóle jakie macie widoki, macie kawałek, jest kawałek pustyni. Poczekaj. I macie, ale nie jest tu gorąco, dlatego że... Nie, bo na zielonym jest. Bo jesteście jeszcze na zielonym, to jest mistrzostwo. Ale jak chcecie, macie zaraz do pustyni, nie ma problemu. Tak. Ty, rewelacja, a tutaj czekaj. O Jezu, tu można dookoła. No. O szlak, co to jest? Ty! Tu była elektryka. Wy jesteście... Jest mocno narażona, wiesz? Rozumiem. Tu były agregaty, co... O, wow! Tu trzeba było zrobić te takie arkusze, nie? Aha. Nie, to nic nie daje. Ja już to było. Już to było i zostało zniszczone. Ale arkusze jakbyś do betonu zrobił i to nie było... Nie, były w betonie już. Tak? Już były w betonie. Aha, tak, dobra. Tak. Ale rewelacja, że jeden z was może być w środku poziom niżej, a jeden tutaj na górze i zdejmuje tych, co jeden nie może zdjąć, nie? Bardzo ewentualnie fajne. Ptaki, na przykład. Ewentualnie jak przychodzą te krzykaczki, to stąd możesz, wiesz, nawalać sobie na przykład, nie? Aha, i mogę też wejść stąd, ty. Bardzo dużo wejść i wyjść. Bardzo fajnie mi się to podoba, no. Mógłbyś zabrać ten motor stamtąd. Tak. Ja? Aha, sorry. Ja czy on? Ja zaparkowałem to... ładnie, nie? Ja. Powiedz, że ładnie zaparkowałem. Pewnie, że ładnie zaparkowałem. No. Tak. Dobra, no to panowie, pokazujcie dalej. Ojej, czekaj, bo tu drzwi, no dobra. Ty, jedne drzwi, drugie drzwi, dobre. Tu mamy sejfy na broń i tu mamy też te wszystkie takie do handlarza, nie handlarza. I jakieś tam stoły, nie stoły, no. Tak, betoniarka. Tu jest jakieś wejście w dół. Iść na górę, nie, na górę, no iść na górę. Bo na dół to jest tam do hordy, nie? I teraz tu idziemy. Aha. I teraz wchodź tutaj. Tutaj no. Schodzimy sobie, no. O, wow. Prawda? O, człowieku. Tu mamy, proszę, piwko jakby chciał, ale to później, bo ci się teraz zamgli, wiesz. Zamgli mi się w oczach, tak. No. Tu masz na dole supply'e, to są składniki i normalne żarcie. I tutaj mamy... Na tej pierwszej w lodówce, tej z napojami, to mamy wszystkie gotowe napoje zrobione, a u góry masz wodę, brudna woda, nie? Mhm. Rewelacyjnie to jest rozwiązane to wszystko. Chyba oczywiście hartowana jest. Tak. Ale można sobie podziwiać świat, nie? A i teraz mamy moje ulubione piętro. Idę. Na górę. Tam helikoptera zabrał. O stary! No i właśnie to jest to, o czym mówię. To jest, człowieku, to, o czym właśnie ja tutaj chciałem nadmienić. No, mogę być szczery? To jest koks. Mógł sobie przejść na przez środek, tutaj chodź. Aha. Na razie nie wychodź, nie? Próbuj. Nie mogę. Szyba. Jest szyba niewidzialna. Ale... To jest taka zwykła szyba, nie? Wychodzę sobie tędy. No znowu mgła, no bez przesady, no, taki piękny widok był. No, było pięknie. No ale dobrze, spokojnie. Ale... Ty, ale tutaj ławeczka, możesz sobie usiąść. Tak, beczka z piwem. Beczka z winem. Z piwem, człowieku, z winem. Bardzo tak fajnie jest. Zrobione tutaj to wszystko jest, no. A tak. Teraz idziemy sobie tak. No, dobra. Gdzie jeszcze idziemy? Na górę, tak? No powiem szczerze, naprawdę cudo. Ty, nie mów mi, że tu jest na wiatrakowiec zrobione. No tak. Przewspaniałe to jest. To jest piękne. Gdzie mój wiatrakowiec? Ty, ale jaja. I tu są lampki, które się podświetlają w nocy, że widać pas. Tak. Rewelacja. Rewelacja i lecisz, a tutaj masz, człowieku, widzisz sypialnię i pokój dzienny do relaksu. Jak masz dosyć apokalipsy, chcesz się wychillować, Netflix i chill, to przychodzisz sobie tutaj. Na Budweiserka. Piękne. Szkoda, jak tam mgła zaraz się skończy, to zobaczysz, jak to są piękne widoki. Mhm. Jak tam mgła no jak się skończy oczywiście, no wiadomo, że z tymi mgłami to różnie bywa. Ale no, stary, powiem ci, Micha mi się jarzy, nie? Micha mi się jarzy, wygląda to rewelacyjnie. Zobaczcie, tam są farmy na dole.
podjazd do góry, jest też zejście do dołu, tak? Tam, gdzie są garaże, nie garaże, jakieś dodatkowe, jakieś tam różne rzeczy. Powiedzcie, chłopaki, ile wam zajęło mniej więcej zrobienia tego? Podstawowa baza to chyba około, myśmy robili chyba 3 dni i 3 noce. Z tym, że mieliśmy te, no, gwoździarki te, nie? Także szło szybko. Ale 3 dni w sensie takie konkretnie? No, w grze jakby. Tak, na czyli półtorej godziny ustawione. No okej, no to trochę wam zeszło. No, także... Tylko, że wiesz, mieliśmy trochę materiałów, także wiesz, na początku się udało zrobić tego bazę i ten zwykłą X-o, ten pierwszy poziom i się dobudowywało. A resztę do budówki robiliście. Tak. Bo ja na przykład u siebie na swoim save'ie to ja teraz wyłączyłem sobie całkowicie hordy, po prostu skupiam się tylko i wyłącznie na budowie, nie? Tak, no możesz sobie równie dobrze, no tak, no można wyłączyć hordy, albo w ogóle możesz wyłączyć zombie tak naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda i troszkę już się właśnie rozjaśnia pogoda. No powiem wam szczerze, baza jest, samym chyba tego lepiej nie ogarną, no jest niesamowita. Nie? Na przykład jest troszkę inaczej, te X-y są trochę mniejsze, prawda, jest stopień niższe, ale to jest mój błąd, bo powinien być o jeden, przynajmniej dwa stopnie wyższe, tak jak tutaj, nie? Ale nie, naprawdę jest super, jest moim zdaniem super. Wiesz, kolory tak dobierałem takie, żeby były tak troszkę inne niż zazwyczaj. No nie, no naprawdę bardzo fajnie, nie? Rewelacja. A tutaj jeszcze jakieś drzwiczki, aha, bo tutaj są, rozumiem, do prądu i tak dalej. Tak, to żeby było zamknięte, nie? Aby nie było widać. No. I tutaj masz koło łóżka, tu masz jeszcze śpiwór i tu masz zejście w dół. Tak. Zejście w dół już dalej stąd, nie? No dobrze. No i to wejście tutaj na ten i... O, chodź teraz, panie. No. Chodź. Jest wiatrakowiec? O, to pokaż teraz. No. O stary! Jakie widoki, piękne! O stary! Tutaj sobie rano człowieku kawusia. Wstajesz sobie skoro świt. Ja tutaj specjalnie troszkę tych drzew wyczyściłem, żeby był piękny widok. Żeby był ten widok, tak. Jest, no, mam. No. Tu mamy wasz tam. No czekaj, to może jeszcze żyrokopterem się przelecę. No już właśnie go niosę, chodź. Dobra, idę. Już dawno nie korzystałem z tego, nie wiem co to będzie. No, a stąd widać naszą fajną farmę. O, człowieku. Dobra, dobra, uwaga. Czekaj, musisz mi odblokować go chyba, wiesz? Czekaj, tak. I naładuj mi paliwem. No i kochani, orły lotnictwa, ciąg dalszy. No, ale musisz mi odblokować, bo ja go nie mogę otworzyć. Zrobimy rundkę. Dobra, czekaj, do góry, dobra, tu na dół, dobra, daj mnie tu. Dobra, daj mnie tu. No, człowieku, let's go! Nie zapomniałem, tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. To jest jak jazda na rowerze, kochani. Przelećmy tutaj, zobaczmy, co tu się dzieje. Zobacz, jaka baza. O stary! O stary! To jest piękne. Zobacz, oni są koło pięknego miasta. Piękne miasto mają tutaj, elegancko. Dojście do wszystkich supplies'ów, tak. Dojście do wszystkich możliwych supplies'ów. Do wszystkich bajerów, które są ewentualnie im potrzebne do przeżycia. Mamy łupka blisko także. Mają łupek pełno. Jest tu, właśnie widzę ten, to jest Higashi, dobrze mówię, tak się garnia? Higashi Tower, to jest to? Higashi i tu jest chyba ten drugi. Najpierw piątka z jedynką, co się wiesz, tak, kojarzę. Tutaj przelatuje i na dole jest zrzut, jakby coś, także w mieście macie zrzut koło Higashi niedaleko. No, widzę nawet ten jakiś dymek tutaj. Nie zbieramy. Nie zbieracie na razie, rozumiem. No ja sobie tu jeszcze... Powiem ci tak, na tym poziomie to jest po prostu bez sensu zbieranie, bo tam nic nie ma. No wiem, on już tam za dużo wam nic nie daje, nie? No dobra, wracamy, jeszcze zrobimy sobie takie tutaj kółeczko koło bazy, żeby jeszcze pięknie pokazać bazę, zejdę trochę na niższą trajektorię i specjalnie zejdziemy troszeczkę niżej i tak dalej, no lubię latać tym... Wiesz, podejście od zielonego musisz zrobić, nie? Tak, spokojnie, ale to na razie zrobimy i tak dalej.
Tak, żyrokopterem dawno nie latałem, ale to jest, tak jak mówię, to się nie zapomina takich rzeczy. I już tutaj pokazujemy, proszę bardzo, już lecimy. W tym momencie jesteśmy... Lądowanie od południa, lądowanie od południa. Nie no, spokojnie, spokojnie. Na razie przelatujemy, siemandero. Dobrze, pięknie to wygląda. Baza jest cudna. Musimy się troszeczkę wzbić do góry, kochani, więc wzbijmy się do góry, zrobimy lądowanie za chwilę. Lądowanie, tak jak kiedyś już tłumaczyłem, bardzo łatwo. Po prostu wystarczy przestać dodawać gazu, wyrównać sobie lot i mięciusieńko, delikatnie, jak puszek, okruszek, po prostu wbijacie, że tak powiem, i tak dalej, na odpowiednią trajektorię. Równie dobrze można też zrobić tak, to jest trochę bardziej hardkorowe. Można też zrobić tak, że ty po prostu wyskakujesz z żyrokoptera w momencie jego lotu i on po prostu troszeczkę bardziej hardkorowo, wtedy, no to jest takie hardkorowe bardziej, nie? Dobra, zobaczymy, że nam się to uda. Teraz tutaj podchodzimy bardzo miękko do lądowania. Zobaczymy. Nie, nie uda się. Źle zrobiłem. Muszę jeszcze raz. Źle to daj mi chwilę. No już lecę, spokojnie. Zawijam kiece i lecę. Patrz teraz, zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. I teraz delikatnie tylko o. Hyc. Zobacz, widziałeś to? No. Widziałeś to? Widziałeś to, ale wbiłeś się kurde w beton. Nie wbiłem się. Gdzie się wbiłem? No ładnie przecież zrobiłem, delikatnie. No. Usiadłem, że tak powiem... Mi ci pty, no to już nie moja wina była. Nie? Ale tak, już... Usiadłem mięciutko, nie? Usiadłeś mięciutko. No. Usiadłem mięciutko, jak normalnie na puszku, nie? Dobra, słuchajcie, więc tak, tutaj chłopaki będą mieli jeszcze hordę. Ja na tą hordę z nimi zostanę. Zaraz chłopaki mnie tutaj, mam nadzieję, zaopatrzą w jakąś broń. Ja powiem tak jak Neo z Matrixa, I need guns, lots of guns. I tym, kochani, optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek, żegnamy się i w kolejnym jakimś tam odcinku pokażemy wam, jak wygląda tutaj horda. Myślę, że może być ciekawie, także... Jeżeli jesteś nowy na kanale, zapraszam do subskrypcji z dzwonkiem, skopcie ten dzwonek YouTube'owy po jajcach, że tak powiem, i tak dalej. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Chłopaki, dzięki wielkie, Rafał i Łukasz tutaj, Piorun, dzięki wielkie za zaproszenie. Również dziękujemy za to, że tutaj byłeś z nami. Dzięki mordeczki i do następnego. Siemandero.